Panie marszałku, pani minister, Wysoka Izbo. W słynnej komedii Miś jest taka scena. Przyjechał węgiel. Węgiel! Węgiel jest we wsi. Wojna będzie. Przed wojną też był. Generalnie wasza ekipa, jeśli chodzi o politykę energetyczną, to taka kabaretowa ekipa z Misia. W 2016 roku mowa była o tym, że nowoczesne górnictwo będzie podstawą polskiej gospodarki. Na 2017 rok zapowiadaliście, że będzie ostatnim rokiem ratowania górnictwa. W 2018 roku miał być już rozwój górnictwa, a w 2020 roku skapitulowaliście po całości wobec polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej i podpisaliście wszystko, czego od was oczekiwali i rozpoczęliście proces zamykania 50 kopalń. Równolegle, no bo przecież Polska nie tylko na węglu stoi, chociaż zamykacie kopalnie, ale skądś ten węgiel był potrzebny, więc rósł niesamowicie import z Rosji węgla. 24 lutego rozpoczęła się wojna i pomysłowy Mateusz wpadł na pomysł, żeby zakazać węgla z Rosji. Czy to przeliczył? Czy kogoś spytał? Czy zapytał ekspertów o co? Co z tym będzie związane? Nie. Nie. Koszty, które przerzucacie na Polaków. Koszty wojny, pan krzyczy, które przerzucacie na Polaków. To wasz nieudolny rząd. Prawda jest taka, że jesteście ekipą tchórzy, którzy przez 7 lat nie mieli odwagi wypowiedzieć pakietu klimatycznego. Przez 7 lat nie zbudowali elektrowni jądrowej. Przez 7 lat pozamykali kopalnie, a na koniec zakazali importu węgla z Rosji, który był, jak się okazuje, jedynym źródłem w tym momencie, kiedy zaczęliście zamykać kopalnie. Konfederacja jako jedyna nie poparła tej ustawy sankcyjnej. Wszystkie siły polityczne poparły ten kryzys węglowy, który dzisiaj jest w Polsce na wasze wspólne życzenie. Bo wiedzieliśmy, że nie macie skąd wziąć tego węgla. I co wy teraz proponujecie? Proponujecie w dobie szalejącej inflacji wrzucić na rynek 11 miliardów złotych dodatkowo. Platforma proponuje około 45, bo jakby zliczyć te wszystkie propozycje, które poseł Gadowski wymienił, no to jest 3% PKB, to już w ogóle jest szaleństwo. Ale wasze jest niewiele mniejsze. Po prostu wyście wszyscy oszaleli. Tak naprawdę nie mamy problemem z tego, że nie ma na węgiel popytu. Więc wrzucanie tych 11 miliardów jest zupełnie bez sensu. Problem jest po stronie podaży. Nie ma węgla, bo zamykaliście kopalnie i bo beztrosko zakazaliście importu. Dlatego to jest wasza odpowiedzialność. To jest odpowiedzialność ekipy, która jest ekipą tchórzy, którzy nie mieli odwagi, żeby wypowiedzieć politykę Unii Europejskiej, kłamców, którzy przez kilka miesięcy kłamali w żywe oczy, Morawiecki, pani minister, wicepremier Sasin, wyście wszyscy kłamali przez wiele miesięcy na ten temat. I wreszcie jest to ekipa niestety idiotów, którzy nie policzyli tego, że węgla nie ma.